Halo. Siema. A my ostatnio zakupiliśmy takie kanapki z czekoladą. No. One są dobre. Są mleczne bułki. Na serio? No. W Hiszpanii ja pewnie też jadłeś pandelecie. No. No. Takie okrągłe, nie? No, okrągłe takie. Okrągłe też są. A wiesz, że tego nie mam telefonu? Czemu? No bo się źle zachowywałem. A żałujesz? Co? Żałujesz, że się brzydko zachowałeś? Aha. A co też żałuję? No czy jest ci przykro, że ten... No też. Jest? No. Będziesz się już lepiej zachował? A? No i git, nie? I mama mi zabrała telefon. Nie chcę ci oddać? Nie. A co robimy teraz? Co robimy? No co robimy? Ja gram w szachy. A ja jeszcze nudzę. Nudzisz się? Tak. Bo nie masz telefonu? Nie. Dawaj. I co, chciałbyś, żeby mama ci oddała? Tak. Mamy z nią pogadać? Aha. Tak, tak. Przyszła. Jeszcze raz? Pogadaj też, mama, bo już przyszła. W twojej sprawie mam pogadać? No. Co zawołaj tu mamy? Mamo, chodź do taty. Sandra, jest sytuacja taka. Nikosiowa tak zwana. Tak. Chodź za mną. Nikoś dostał tutaj jakiegoś tego. Kaja. Karę dostał, tak? Na telefon. Mobile phone tak zwany. Jakie dał? No ja wiem, ja wiem. Nikoś dostał karę, tak? To wszystko przed mną. Przez mamę, tak? Tak. Przez mamę, że mam takie listy, które tak parzą i kują. Bo mówię, chodź za mną, to wszedł po krzywej i stwierdził, że to moja wina. Mówię do niego, chodź za mną, nie idź po błocie, wszedł w błoto i też mówi, że to moja wina. Chociaż ja nie weszłam z Wieśką. Ale się coś mnie rozkazuje. Tak, ja mu mówię, że na przykład tak nie rób, to on mówi, że ja mu rozkazuję. No trochę mu się pomyliło w głowie. No, ty na serio rozkazujesz. Ty weź, przestań cwaniakować, dobra? Rozkazujesz Nikosiowi? Mówisz, telefon. Ja sam telefon. No to nie dostaniesz, no. No i co z tego? No i co z tego? No to nie wiem, no. To nie wiem, po co ty nie wołasz tu w ogóle, no. Dałoby się tu dla szefa załatwić? Nie, schodź na dół. Idziesz jeść do spania i jutro idziesz do szkoły. Nie da się nic zrobić tutaj w Nikosiowej sprawie tak zwanej? Nie. Nic a nic? Nic. Mamo, proszę wybacz, daj mi jedną szansę. Daj Nikosiowi jedną szansę. Za każdym razem, jak wraca z podwórka, albo jak siedzi w domu i mnie nie słucha, to jest przepraszam, przepraszam, już nigdy tak nie będę. A potem mu mówię, jak jesteśmy na podwórku i mnie nie słucha, mówię, zobaczysz, będziesz chciał coś w domu ode mnie. On, no i co z tego? Nie będę chciał. I tyle, no to jak nie będzie chciał, no to nie będzie chciał, no. Nie, naucz się zachowywać. Nie się na tatą chowasz. I zejdź na nóg. Daj szansę dla Nikośka. Nie. Tylko ostatnią. Nie. Ostatnią dla Nikośka. Ej, mamo, jak wesel robimy? Nie, ja nie wchodzę z tobą w żadne układy, bo ty oszukujesz i kłamiesz. Ja za to się tylko pobędę. Ja już ci nie wierzę. Przykro mi. Zejdź na dół. Nie ma szans tutaj dla Nikośka nic zrobić? Leosiku, czemu Leoś jest cały obklejony? No bo wszystko przez resztę. Nie, właśnie nie. Mi się wydaje, że też przez ciebie jest na pewno. Tak, bo ja widziałam, co ty robisz. Jest szansa tutaj dla Nikośka coś ten załatwić? Zejdź na dół. Jezu, jak zaczadziło. O co ci chodzi? Bo ten kot jest głupi. Chcesz tak mówić. No bo na tego ty jesteś zawsze musisz jeść. Tak, a jak byłeś na placu zabaw i ci chłopczyk powiedział, że jesteś głupi, to się obraziłeś i płakałaś. O nie. Nabiło mi się kocie. Nie płakałam. Nikosiu, nic już dla ciebie nie zrobię. Był prowadzący do tragedii? Za co buziaczek? Daję. Sasia, da się ponegocjować trochę o ten telefon? Nie.